i jest po prostu całkiem niezły? No trochę się pozmieniało od czasów PTR-a, co? Dla tych, którzy pamiętają jakby ten wstęp właśnie z mojego filmiku dotyczącym sezonu 5 PTR-a, to tam trochę wulgarniej i bardziej dosadnie wyraziłem się na tym, co sądzę na temat PTR sezonu 5. I podtrzymuję to całkowicie. Sezon 5 PTR był po prostu gówniany. I nieważne, co się dzieje w sezonie 5, tej opinii nic nie zmieni. Ale właśnie uznałem, że mimo mojej bardzo negatywnej oceny sezonu 5 PTR, się po prostu po 2 godzinach grania w Infernal Hordes miałem dość i uznałem, że to jest totalnie gówniana aktywność bez przyszłości. Uznałem, że no okej, jednak prowadzę ten kanał o Diablo, co nie zmienia faktu, że nie będę się zmuszał do nagrywania filmików o Diablo, jeżeli to sezon mi totalnie nie podejdzie, no ale dam mu szansę. Mimo mojej negatywnej opinii na temat PTR-u odpalę sezon 5 Diablo 5, mimo że już na przykład też omawiając patch noty, o których wiedzieliśmy jakiś czas temu, mówiłem, że moim zdaniem, chyba nawet na podcaście u Xaxa o tym rozmawialiśmy, moim zdaniem tak naprawdę te kosmetyczne zmiany, bo to są po prostu zmiany pewnych cyferek, pewnych timerów, pewnych bonusów, pewnej ilości dostawania dropu, pewnej ilości dostawania waluty. Te zmiany numeryczne nie są w stanie sprawić, że Infernal Hordes będzie przyjemnym trybem. No i teraz, kiedy już pograłem ten tydzień, mogę powiedzieć, że myliłem się. Oczywiście, jeżeli pogram jeszcze dłużej, bo warto nadmienić, że to jest taka moja pierwsza opinia, pierwsze wrażenie na temat sezonu, minął dopiero tydzień. Mam wrażenie, że właśnie tydzień jest takim dobrym momentem, żeby opowiedzieć o takich swoich pierwszych wrażeniach. To oczywiście jak pogram więcej, nagram już taki materiał, który będzie moją taką końcową, nazwijmy to, oceną sezonu 5, to wtedy może moje zdanie się zmieni. Ale aktualnie naprawdę jestem pod wrażeniem, jak bardzo inną grą, nazwijmy to, jest sezon 5 Diablo 4 względem tego, co nam pokazał sezon 5 PTR Diablo 4. Warto też nadmienić, kiedy o tym wszystkim opowiadam, że mam dopiero 85 level. I zanim się zesrasz w komentarzu i napiszesz: Darcian, kurwa, jakim cudem ty po tygodniu masz tylko 85 level? Mój dziadek po 5 godzinach grania w Diablo 4 podłączony do respiratora ma już 100. Jak ty to zrobiłeś, pecie? To po pierwsze, zamknij mordę. Po drugie, masz trochę racji, ale po trzecie, ja się nigdy nie nazwałem recenzentem Diablo 4, to, że mój kanał jest głównie o Diablo 4 aktualnie, choć nie tylko, bo rozmawiam też na temat innych gier, które mnie interesują, chociaż robię to trochę rzadziej ostatnimi czasy. Nie zmienia to faktu, że ja nie gram tylko w Diablo 4, nie jestem graczem, który gra tylko w hack and slash, nie jestem graczem, który gra tylko w Diablo 4. I wydaje mi się, że mimo wszystko 85 level jest właśnie dobrym momentem, żeby opowiedzieć o takich swoich pierwszych wrażeniach. Nigdy się nie nazwałem recenzentem, ten kanał nigdy w żadnym materiale, żadnego materiału nie nazwałem recenzją. Nawet moje materiały, które ktoś może pomyśleć, że są recenzje, są prześmiewczo, celowo nazwane recenzuwami, bo to nie są prawdziwe recenzje i nigdy nie miały być prawdziwymi recenzjami. To, że ty mnie z jakiegoś dziwnego powodu, którego nie umiesz nawet sam przed sobą wytłumaczyć, widzisz jako recenzenta, to nie znaczy, że nim jestem. Ale wiem, że tylko mniejszość z was, a większość z was jest totalnymi szefami, ale chciałem to zaadresować. Chuj z tym, i tak się takie komentarze pojawią. Wracając już jednak do tematu samego Diablo 4 i sezonu. Chciałbym bardzo rozmawiać o tym sezonie 5, w tych moich pierwszych wrażeniach w kontekście zawartości sezonu, a trzonu gry, bo to ja na moim kanale rozdzielam zawsze bardzo grubą kreską i zachęcam, żeby wszyscy twórcy powiązani z Diablo tak robili. Nie możemy zrównywać tego i mówić, że nie wiem, sezon 4 był dobrym sezonem, bo zrobili rework lootu. Nie, sezon 4 był gównianym sezonem, który miał zajebistą zmianę do trzonu gry przy okazji sezonu, ale sezonem samym w sobie był słabym. Czy się grało w sezonie 4, w okresie sezonu 4 najlepiej w Diablo 4 ze wszystkich sezonów? Oczywiście, że tak, ale nie dzięki zawartości sezonowej, tylko dzięki zmianom, jakie przy okazji sezonu weszły do trzonu gry. Jest to istotne, powinniśmy to rozróżniać. I jeżeli teraz chodzi o sezon 5, zostaje prowadzona dość mocna zmiana do trzonu gry pod tytułem rework unikatów. No i niestety nie sposób nie mówić o sezonie 5, w ogóle nie biorąc tego pod uwagę. I oczywiście, że możemy przez to mieć wrażenie, że sezon jest dużo lepszy niż jest w rzeczywistości, no bo jednak te unikaty na to wpływają. Ale ja bym chciał mimo wszystko głównie się skupić na zawartości sezonowej 5, chociaż oczywiście o tych rzeczach do trzonu gry bardzo teraz i może teraz, zanim przejdziemy do sezonu, wspomnę. Czyli zacznijmy może od tych unikatów. Przypominam, bo jeżeli ktoś nie ogląda moich materiałów, to może tego nie wiedzieć, to powiem to po raz pierwszy. Ja nie lubię altować w grach. W hack and slashach, czy może ludziom wydawać dziwne, bo jakby większość osób gra tak, że właśnie per sezon ma, nie wiem, 3-4 postacie.
i dobijają jakąś postacią setną, pograją ją chwilę i potem idą na kolejną postać. Ja tak totalnie nie lubię ani w MMO altować, ani w Hack'n'Slashach nie lubię altować. Ja niczym autysta mam po prostu zawsze jedną postać per sezon, jeżeli znudzi mi się granie tą postacią, rzucam całkowicie sezon i już czekam na wyjście kolejnego sezonu. Zawsze tak grałem w Hack'n'Slashe, no i tak po prostu mam. Więc moje doświadczenia są aktualnie tylko przez pryzmat sorcererki. Jeżeli chodzi o unikaty, bawiłem się niektórymi unikatami nawet wbrew oryginalnemu buildowi, jaki chciałem robić, po prostu mi padł unikat, uznałem, się pod niego zbuduję. No i powiem wam, że te unikaty, które faktycznie teraz wydają się być bardziej przystosowane do klasy, bardziej jakieś takie power fantasy tej klasy spełniające, bardziej idące w konkretnego skilla, promujące konkretny playstyle, a nie takie, wiecie, ogólnikowe, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, nie? Więc mi się mega podoba to, że w końcu te unikaty stały się bardziej sytuacyjne. Oczywiście wcześniej było parę takich unikatów, jak na przykład, nie wiem, Tempest Roll dla druida. I niektórym ludziom to się może nie podobać, bo mówią, że kurde, mój build jest teraz unikat heavy, chociaż warto mieć na uwadze, że jest nadal pewna grupa buildów, nie wiem jaka jest to duża grupa buildów, ale są buildy, które radzą sobie całkiem nieźle bez unikatów i wiecie, na przykład mój build jest taki, że ja w ogóle leveling build mam totalnie inny niż mój endgame'owy build, bo po prostu bez unikatu ten build no nie ma za bardzo sensu, ale są buildy, które sobie bez tego radzą lepiej, ten leveling u sorcererki przez to jest dużo głębszy. Oczywiście nadal jest problem z sacred i ancestral itemami, o czym to jest w ogóle pogadanka na co innego, że w ogóle to powinni usunąć, bo bez tego nigdy leveling tak naprawdę nie będzie fajnym doświadczeniem w Diablo 4, a to jest ważne, teraz wspominam o levelingu, bo to będzie dotyczyło pewnej aktywności sezonowej. Leveling mam wrażenie, że jest mimo wszystko nieco przyjemniejszy, przez to właśnie, że też ze względu na te bardziej charakterystyczne unikaty, to właśnie paradoksalnie spłynęło na early game, bo przez to jest coś takiego, że jakby te leveling buildy wymagają od was trochę innego podejścia niż endgame'owy build. Czyli tak naprawdę, żeby minmaxować, oczywiście lepiej było mieć leveling build inny niż endgame'owy build, bardziej dostosowany, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś się chciał postarać, to mógł już od samego początku grać endgame'owy buildem bez unikatów i jakoś to wszystko szło. Teraz mam wrażenie, a przynajmniej w przypadku sorcererki, że nie jest to do końca możliwe i faktycznie troszeczkę się musicie dostosowywać do tego, co wam gra daje, bo ja naprawdę levelując sorcererką miałem momentami, aż się dziwiłem, bardzo duże trudności. Miałem problemy z zabijaniem bossów, miałem sytuację, gdzie na końcu Hellbridge Dungeon nabiłem bossa 10 minut na totalnej wczucie. To było naprawdę fajne przeżycie w tym Diablo 4, przyznam wam szczerze. I to nie jest oczywiście tak, że ten balans, bo balans oczywiście został zrobiony, żeby też nie było. Jest trochę lepiej pod względem balansu, no ale nadal. Na World Tier 3 poszedłem zamiast na 50 levelu na 35. Na World Tier 4 poszedłem na 55, czy coś w tym stylu. Na pewno poniżej 60. Więc nadal ten balans jest w złym miejscu. Nadal jest tak, że nasze postacie po prostu robią totalny rozpierdol, a nie powinno tak totalnie być. Ale to już mówię, nie chcę rozmawiać za bardzo o trzonie gry i o problemach, tylko chcę rozmawiać o samej zawartości sezonu 5, więc może teraz do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o trzon gry, no to na pewno, tak jak mówiłem, trzeba pochwalić te unikaty. One naprawdę teraz robią dużo lepszą robotę niż to robili w przeszłości, o co nie jest trudno, ale no warto o tym nadmienić i przynajmniej na sorcererze to doświadczenie levelowania jest moim zdaniem dużo przyjemniejsze, chociaż nadal bardzo dalekie od takiego, jak moim zdaniem to powinno wyglądać w Hack'n'Slashu. Teraz przejdźmy już do sezonu 5 i zawartości sezonu 5, czyli tak naprawdę mamy reputację, mamy Hellbridge Dungeony i mamy Infernal Hordes. Reputacja. No wiecie, że na to już jechałem w 4 sezonie i będę po tym otwarcie jechał. Uważam, że system, który daje nam gotowe itemy, gotowe legendary power, bo to głównie o to się rozchodzi, gotowe unikaty dla postaci w grze, w której tak naprawdę główną atrakcją tego gatunku jest zdobywanie przedmiotów, jest w ogóle jakimś rozjechaniem się koncepcji gatunkowej i jakby niezrozumieniem tego, co tak naprawdę jest przyjemnością główną płynącą z tego gatunku. I oczywiście ktoś może powiedzieć, ej Janek, ale nie wiem, na przykład dla sorcererki leczą rzeczy pod fireball build, a ja nie chcę grać fireballem, super kolego. Dla ciebie w takim razie masz w ogóle w dupie to, że te itemki ci dropnęły. No ale nie wszyscy tak grają, jeżeli ktoś gra pod fireballa i akurat fireball będzie dostawał z tych repysetów sezonowej, no to tak naprawdę dostaje za darmo swój build. Oczywiście w jakiejś bardzo prostackiej formie, to na pewno nie jest najlepsza forma, no ale w pewnym sensie ma dużo łatwiejszą drogę niż ty grający innym buildem i to wbrew pozorom to bym nie mówił, że on ma przewagę nade mną, tylko właśnie bym powiedział, że jemu się będzie mniej przyjemnie grało, ponieważ jego tak naprawdę droga do celu została ukrócona w bardzo gówniany i niefajny sposób. Ja te repy będę jechał. Jestem póki co daleko do stwierdzenia tego, że to jest dokładnie to samo, co miało miejsce w Diablo 3, bo nie do końca. Diablo 3 ten system setów miał jeszcze
jeszcze inny problem niż to, że go powiedzmy dostawaliśmy i trochę nie o to się rozchodzi, ale nie podoba mi się faktycznie to, że to jest takie namaszczenie lekkie ze strony Diablo 3 i tą reputację będę jebał. Bardzo mi się podobało to, że na przykład reputacja odblokowywała progres questów. To było akurat spoko, że to było zamknięte za tym. Ogólnie tą reputację nabija się dużo wolniej niż poprzednie reputacje, mam wrażenie, i dużo naturalniej to leci. To też jest oczywiście na plus, ale muszą przemyśleć, że jeżeli chcą w każdym sezonie stawić jakiś tam system repy, co chcą za tą repę dawać, bo moim zdaniem dawanie graczom w pewnym sensie gotowych, bazowych buildów, to nie jest totalnie droga w takiej grze jak hack and slash, którą powinniśmy iść i to moim zdaniem trzeba po prostu potępić i wyrazić swoje niezadowolenie. Jeżeli chodzi natomiast o Hellbridge Dungeony, to jestem nimi pozytywnie i negatywnie zaskoczony jednocześnie. Dlaczego pozytywnie? Może od tego zacznijmy. Kiedy twórcy mówili, czym będą Hellbridge Dungeony, mówili o tym, że to są takie mini dungeony, które będą nas miały uczyć mechaniki Infernal Horde. Więc kiedy ja usłyszałem mini dungeon, to mi się przypomniały te gówniane malignant tunele z pierwszego sezonu, które były tak naprawdę nie wiadomo po co. Równie dobrze mogłyby nie istnieć. Były totalnie nudne i nie wnosiły nic ciekawego do gry. A tutaj zaskoczenie. Nie powiedział, że są w ogóle mini dungeony. Dungeony są dość długie, są bardzo liniowe, to nie trzeba przyznać, ale są długie. Są normalnie tam potworki. Na końcu jest bossik. Faktycznie zapoznajemy się tam z tymi mechanikami Infernal Horde'owymi. Musimy tam jako obiektywy wykonywać pewne eventy, które się pojawiają normalnie podczas Infernal Horde. I to naprawdę bardzo fajnie gra. No i ogólnie przed ostatnim bossem faktycznie podejmujemy decyzję na temat tego, czy chcemy go po prostu tam chyba zwiększyć mu HP o 50%, albo czy HP o 50% jeszcze damage mu zwiększyć. Na początku na podstawie tego dostajemy większą ilość eteru z niego i na końcu oczywiście mamy chesty do otwarcia, niczym na końcu Infernal Horde. Tam ten eter zdobywamy też właśnie progresując ten Hellbridge Dungeon. I ogólnie to jest bardzo fajne. I mówię, kiedy ja tam pierwszy raz wlazłem, to w ogóle ten boss był tak ciężki na 10, tam 13 levelu, że ja go tłukłem chyba 10 minut na takim full fokusie totalnym. I to było naprawdę mega przyjemne i fajne doświadczenie. Tylko dlaczego jestem niezadowolony z kolei Hellbridge Dungeonów? Bo to jest aktywność, która jest martwa w momencie odblokowania Infernal Horde. To jest aktywność typowo levelingowa, która po prostu zostaje zapomniana i nie ma żadnego zastosowania w momencie, kiedy wejdziecie na World Tier 3 i odblokujecie Infernal Horde. I teraz ktoś mógł kiedyś słuchać jakiegoś mojego filmiku albo podcastu z innymi twórcami Diablo i pomyśleć, ej Janek, ale ja pamiętam, że ty mówiłeś, że nie ma nic złego w takich aktywnościach, że wręcz byś chciał, żeby były nawet takie aktywności w Diablo, które na przykład są tylko istotne podczas World Tieru 1 i 2, żeby to uczucie levelingu było trochę inne, żebyśmy mieli wrażenie, że faktycznie podczas levelingu wykonujemy trochę inne aktywności niż w trakcie endgame'u, no bo tak naprawdę, wiecie, w sezonie czwartym, powiedzmy, tym problemem było to, że tak naprawdę cały czas siedzimy na Helltide'ach. Nie ma sensu nic robić innego. Levelujemy na Helltide'ach, w endgame'ie siedzimy na Helltide'ach. I ja się z tym zgodzę. Nadal to podtrzymuję. Aktywności, które są podczas levelingu, które nawet, załóżmy, idą w niepamięć, bo już, powiedzmy, z ich wyrośliśmy, nasza postać z nich wyrosła, są super. Tylko nie w momencie, jak w Diablo 4 na World Tierze 1 i 2 siedzimy max 3 godziny. I to jak się opierdalamy, warto napomnieć. To jest jakby aktywność, którą zrobicie tego dungeona, polatacie dosłownie, nie wiem, z 3-4 razy i nagle wchodzicie na World Tier 3, odblokowujecie Infernal Horde i się okazuje, że nie ma sensu robić tych dungeonów. Fajnie jest, że to zostało dodane, bo to jest fajny tryb, to pokazuje, że Blizzard potrafi zrobić proste, ale angażujące tryby levelingowe. Tylko po co je tworzyć w momencie, kiedy leveling trwa jak dosłownie 2 godziny? Rozumiecie, to jest strasznie przepalanie moim zdaniem jakiś no zasobów po prostu do tworzenia gry, bo zamiast się skupić na jakiejś aktywności endgame'owej, rozwinąć ją bardziej, skupiają się na aktywności levelingowej, która naprawdę no pod względem takim deweloperskim jest całkiem, nie jest jakaś super wymagająca, ale trzeba przy nim przyznać, że jest dopieszczona, jest przyjemna, tylko co z tego, skoro po 3 godzinach nigdy już nie będziecie z nią mieli żadnej styczności. Jeżeli ten leveling byłby dłuższy, byłby powiedzmy taki stopień progresji levelowania jak w takim Last Epoch'u czy tam Poe, super, taka aktywność byłaby bardzo fajna, bardzo fajnie upakowała do tego świata Diablo 4, do tego, że mamy, wiecie, nie strukturę aktową, tylko mamy strukturę no otwartą. To by było naprawdę super. Ale nie w momencie, jak to trwa 2 godziny. Tyle chyba myślę, że jeżeli chodzi o Hellbridge Dungeon. No i teraz Infernal Horde. Czy Infernal Horde jest teraz niesamowitym, super najlepszym trybem w Diablo 4? Kurwa, wiecie, że chyba tak? Nie no, nie jest niesamowitym trybem, nie oszukujmy się, to jest nadal zwykła arena. I to arena, którą dało się nadal mimo tych zmian zrobić dużo lepiej, wcale nie dużym nakładem pracy. I dalej to podtrzymuję, co powiedziałem w PTR-ze. Co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że to teraz jest najprzyjemniejsza, przynajmniej po tym tygodniu grania, przynajmniej na tym levelu 85, aktywność do robienia w Diablo 4. Mob density jest tam mega duże, non-stop się napierdalacie. Ciężko tam o chwilę wytchnienia nawet na tym tierze drugim albo trzecim. Co dopiero na ósmym, do którego ja jeszcze nawet nie liznę, nie mam totalnie do niego podjazdu. Tam to dopiero będzie się pewnie młyndział.
przez to, że te fale zostały skrócone do 60 sekund, niby to jest 30 sekund różnicy, ale to robi roboty. Już nie ma czegoś takiego, że siedzicie na, nie wiem, na 5-6 wave i macie takie, ja pierdolę, wypuść mnie stąd. No nie, bo oprócz tego, że to jest krótsze, to jeszcze przez to, że tyle się dzieje z takim obdensity, to dużo wszystko lepiej siada. Te eventy spełnią się częściej. Dzięki temu, że wasz pet zbiera ten aether, też nie musicie teraz martwić o to, że o nie, nie mogę na razie bić do eventu, trzeba pozbierać aether, potem dopiero idę klepać mopki. Nie, ten pies wszystko robi za was, biega Azor szczęśliwy z wywieszonym jezorem, wy się możecie skupić na siekaniu mobków. Etheru dropi więcej, loot nie został tak pojebanie zbufowany, nie jest tak, że mamy piniaty z tych skrzynek, co jest nadal moim zdaniem mega dobre. Taka głupota jak to, że z tych bossów też pada aether i że w ogóle pojawiło się mimo wszystko parę nowych modyfikatorów, które nadal nie są jakieś super ciekawe. To jest ten sam problem, jaki był wcześniej, który mówiłem, że są głównie tak zwane grid option, czyli po prostu no wybieracie tak naprawdę nagrody, które gwarantują wam więcej aetheru, ponieważ te inne są po prostu nieciekawe i nie opłaca ich się po prostu grać. Twierdzili w wywiadach, że będą to iterować, że będzie się to zmieniać, mam nadzieję. Pojawiło się parę nowych modyfikatorów, które faktycznie coś tam no, robią takie, że o, to jest tam, no to jest w miarę ciekawe, ale nadal nie jest ten potencjał, jaki był. Co nie zmienia faktu, że mimo tego, że Infernal Horse jest ograniczone czasowo zamiast ilością zabitych przeciwników, co byłoby moim zdaniem dużo lepsze i nadal to podtrzymuję, mimo tego, że modyfikatory są no nie do końca ciekawe, po prostu zawsze wybieramy to, co da nam więcej eteru. Oczywiście musimy uważać na to, co bufujemy, bo tam naprawdę potrafią przypierdolić nieźle. Więc to nie jest tak, że po prostu o, to daje najwięcej eterów, to biorę bez zastanowienia, tylko no trzeba jednak rozpatrzeć, czy przypadkiem nagle już nie za dużo naładowałem tych Ether Lordów, na przykład, czy oni mnie teraz nie zaczną one-shotować, jeżeli wezmę to. Więc to jest jak najbardziej spoko, ale mówię, no trochę nie powinno o to chodzić w tym, że po prostu wybierasz to, co ci daje najwięcej waluty i to jest praktycznie braindeadowy wybór. Jeżeli chodzi o samą przyjemność grania, przyjemność zabijania potworku podczas tego trybu, jest to chyba naprawdę aktualnie najprzyjemniejsza forma endgame'u i spędzania czasu w Diablo 4, jaką mieliśmy do tej pory. I mówię to zszokowany, ponieważ raz jeszcze podkreślę, byłem pewien, że te zmiany liczbowe absolutnie takiego efektu nie osiągną. Myliłem się. Mogłoby być dużo lepiej, chciałbym, żeby było dużo lepiej, ale no nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to jest zły tryb, że to jest tryb, którego ci się nie chce grać, że to jest tryb, który ci się znudzi po godzinie grania. Może po 10 godzinach napierdalania tych Infernal Horde mi się znudzi i o tym oczywiście powiem w moim materiale dotyczącym takiej ostatecznej oceny, który również nie będzie recenzją, sezonu 5. Ale na ten moment naprawdę jestem zaskoczony, jak przyjemnym trybem jest Infernal Horde i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o zawartość sezonową, to wbrew temu, co mówiłem w PTR-ze ponownie, mam wrażenie, że jeżeli powiemy tylko o stricte o tym, co robimy w sezonie, mamy potencjalnie najlepszy sezon. No, myślę nad tym drugim sezonem, który no jednak ten Vampiric Power fajnie modyfikował buildy, to było spoko, bo jakby tutaj pojawiła nam się aktywność, ale gdyby tak powstał w końcu sezon, taki mokry sen, który dodaje fajną aktywność, przyjemną aktywność, tak jak Infernal Horde, ale przy okazji idą za tym jakieś zmiany w naszej postaci, jak na przykład to miało miejsce w sezonie drugim, że po prostu oprócz tego, że mamy nowy, super fajny tryb, to jeszcze dodatkowo jakieś dochodzą zmiany sezonowe, że dzięki temu możemy tworzyć jakieś unikalne buildy, które będą mogły istnieć tylko na ten sezon, albo no jakieś faktycznie nasze zmiany do jakiejś postaci, nawet ten Seneschal obsrany, który mógłby być na nas zamiast na naszych plecach, to już naprawdę możemy mieć potencjalnie fajne sezony w Diablo, o ile wezmą tę prostą sztuczkę, ten prosty wniosek wyciągnął, że ej, a jakbyśmy połączyli to z tym, to będziemy mieli super fajny sezon. Podsumowując, wbrew temu, jakie miałem uczucia po PTR-ze, w sezonie 5 bawię się dobrze. Chyba najlepiej, jak się bawiłem od początku Diablo 4. Mogę to powiedzieć z ręką na sercu. Czy to nagle znaczy, że powinniście wszyscy kupować Diablo 4, jeżeli nie macie? Jeżeli macie, to powinniście już instalować Diablo 4, jak nie graliście od sezonu 1? Nie. Myślę, że jeżeli sezon 4 nie przekonał was do powrotu do Diablo 4 i nie był dla was takim światełkiem w tunelu, to sezon 5 tego nie zmieni. Dużo rzeczy zmieniło się na pozytywnych pod względem trzonu gry. Nowa aktywność jest przyjemna, chociaż mogłaby być dużo lepsza, ale to nie jest coś, co nagle sprawi, że o Boże, Diablo 4 najlepsza gra, czas wracać i przepraszać Blizzarda na kolanach. Nie, totalnie nie. Jeżeli graliście w czwarty sezon was nie przekonał, to wydaje mi się, że piąty sezon również was nie przekona. Ale wiecie, zawsze najlepiej jest odpalić i samemu spróbować. Jeżeli jesteście w takiej pozycji, to myślę, że raczej lepiej poczekać na sezon 6 i na dodatek, zobaczyć, co twórcy powiedzą o tym, co różni ludzie się wypowiedzą na temat tego sezonu i na temat tego dodatku i wtedy podjąć decyzję o powrocie do Diablo 4. W tym momencie, tak jak mówię, jak nie gra się od pierwszego sezonu, na przykład albo od drugiego, jest to dobry moment, żeby wrócić. Jeżeli graliście w czwarty, was nie przekonało, to raczej piąty was też nie przekona. A jeżeli graliście, dajcie mi jakby znać, co sądzicie o sezonie 5. Jeżeli graliście w PTR też możecie jakby swoje jakieś przeżycia z PTR-u porównać tego, co się dzieje w sezonie 5. I no i to tyle w sumie miałem do powiedzenia. Dartian bez odbioru.